przeczytałam w dzisiejszej gazecie deklarację Ludwika Dorna, że chce pójść z Platformą. W tej chwili co pan na to? Czy Ludwik Dorn jako sojusznik by się panu podobał w Platformie? Ja akurat mam okazję współpracować z panem Ludwikiem Dornem, bo jest członkiem Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Nawet tutaj przedstawia szereg swoich propozycji dotyczących szczytu NATO w Bali. Jest on osobą pracującą bardzo merytorycznie i niezależnie oceniającą różne zdarzenia, bardzo dobrym dyskutantem i bardzo inspirującym, więc jeżeli takie deklaracje składa, należy je przyjąć z dużą otwartością. Na pewno nie jest to osoba, która podlega jakimś stadnym instynktom w polityce. Powiedziałabym, że wprost przeciwnie. Wprost przeciwnie, ale no, myślę, że tacy barwni politycy, barwne osobowości są bardzo potrzebne. Ja uważam go za bardzo mądrą osobę.